Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Dzisiaj zaczynamy od kawki, dzień. Jest prawie 11, trochę pospałem, dzisiaj też mam wolne w koledżu, na uniwersytecie. Patrzcie w ogóle, ile tu jest śniegu. Dalej jest biało. W planie jest, że idziemy lepić bałwana z dziewczyną. 20 lat idzie lepić bałwana, ale no trzeba korzystać. To jest najlepsze, pewnie jeszcze wam pokażę coś innego potem. Widzimy się później. Do śniadanka teraz oglądamy The Walking Dead. Dzisiejszy dzień zapowiada się naprawdę świetnie. Uwielbiam mieć po prostu wolne. Myślę, że zobaczymy się już teraz na dworze. Dzisiaj zaplanowałem dla was parę fajnych rzeczy. Do później, cześć. Właśnie idziemy lepić bałwana. Jest strasznie śniegowo, jak widzicie, świetnie jest wręcz. Pokażę wam, jak to wygląda. To jest moje podwórko. Więc bierzemy się za to. Zobaczycie potem, jak się za to już troszkę zabierzemy. Bałwan zaczyna nabierać kształtów. Nasz bałwanek jest prawie skończony. Zostało nam marchewka, której nie mamy. Gałązki. I zrobić oczka. Już prawie bałwanek zrobiony. Bałwanek jest zrobiony. Troszkę taki koślawy, ale brakowało nam rzeczy tutaj. Nie miałem marchewki. Wygląda trochę, jakby chciał wszystkich pozabijać. Ale załóżmy, że to jest taki maniakalny. A teraz bawię się w montażystę. Moja dziewczyna poszła do pracy. Ogólnie możecie zobaczyć mój zatek i patrzcie na te butelki, muszę wyrzucić. Ogólnie moja dziewczyna poszła do pracy, więc teraz zostało mi po prostu zmontowanie filmików. Nagrałem bardzo ciekawe materiały, myślę, na następne dni. Myślę, że wam się spodoba. Ogólnie już prawie dobiliśmy 50 subów, co jest czymś ciekawym. Ja wiem, że to nie jest duża ilość, ale tak się z tego cieszę, bo już troszkę to robię. 2 miesiące. A widzę, że was przybywa. Powoli, ale przybywacie, oglądacie te filmiki. Dajecie łapkę w górę, za co wam wszystkim dziękuję. Jeszcze nie mam 50 subów. Myślę, że coś zrobię na ten 50 subów. Tak czy siak, mam nadzieję, że ten daily vlog wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji wtedy, jeśli wam się spodobało. A to by było na tyle. Siemanko.